Moja praca jest przede wszystkim sposobem na przedłużenie życia, na wykorzystanie czegoś, no, co już jest trudno, prawda, wykorzystać w inny sposób, tak? Stale, że można ewentualnie, nie wiem, robić jakieś mozaiki, inne kompozycje. Natomiast ja wybrałam właśnie taki sposób na zachowanie tych elementów i stworzenie na przykład takiej pamiątki, która już ma takie praktyczne zastosowanie. Mam duży sentyment do takich naczyń z PRL-u, czyli z logotypami, z barów mlecznych, czy typu z Połem, Konsumy. I też poza takimi najbardziej znanymi trafiają się logotypy troszkę mniej znanych zakładów. Na przykład miałam całą serię talerzy Lubiana z logo fabryki samochodów osobowych, które było odbite na lewą stronę i nawet nawiązałam kontakt z tą fabryką, która przyznała się, że faktycznie była taka seria, którą no, po prostu była źle wykonana, tak? I akurat ja na te talerze trafiłam. Natomiast właśnie też uważam to za swojego rodzaju unikaty. Wiele osób zadaje pytanie, czy tworząc półkę talerzy na przykład podczas kłótni rodzinnych albo żeby odstresować się po jakimś ciężkim dniu. Natomiast w praktyce jest to dużo mniej spektakularne niż się wydaje, ponieważ nawet jeśli mam do czynienia z naczyniem, które jest w całości, tak, rzadko używam naczyń, które są w całości, bo najczęściej tłucze je ktoś inny, czyli moi znajomi lub klienci, którzy dostarczają mi materiał. Zdarza się też, że klienci przynoszą mi właśnie jakieś swoje pamiątki rodzinne, talerze, z którymi wiąże się jakaś historia i proszą o wykonanie jakiegoś motywu. Na przykład zgłosił się do mnie w zeszłym roku klient, którego żona jest miłośniczką ceramiki bolesławieckiej i stłukła swój ulubiony kubek i wyrzuciła go do śmieci. A pan go z tych śmieci wydobył, przyniósł do mnie do pracowni i zamówił cały komplet biżuterii dla tej pani na Dzień Kobiet. Więc jest to sposób właśnie na ciekawy prezent i też właśnie na taką pamiątkę. Tak naprawdę każdy projekt jest wyjątkowy, bo z każdym wiąże się jakaś historia. I tak samo też nawet każda z rzeczy, którą ja wykonuję do takiej bieżącej oferty, nie ma dwóch takich samych, tak? Nawet jeśli jest ten sam wzór, to zawsze inaczej jest wykadrowany, więc jest jakby unikatowość jest w pakiecie. Natomiast jakbym miała wymienić takie najbardziej spektakularne zamówienia, na przykład jeśli ze względu na skalę, na przykład w 2018 roku wykonałam na zamówienie warsztatów kultury w Lublinie instalację z talerzy Włocławek, bo była taka sukienka z talerzy, która była eksponowana podczas Nocy Kultury w Lublinie. Studiowałam rzeźbę w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych i tam zaczynałam od różnych technik, natomiast chodziłam też do takiej małej pracowni biżuterii, gdzie uczyłam się podstaw jubilerstwa, obróbki srebra i używania też innych materiałów i w tym czasie szukam inspiracji wszędzie. Więc w momencie, kiedy przypadkiem w ziemi znalazłam bardzo ładne kawałki starej porcelany, ta inspiracja przyszła od razu. Uznałam, że to będzie wspaniały materiał do stworzenia parę kolczyków. No i zaczęłam szukać sposobu obróbki, jak szlifować ten materiał, jak później to oprawić, nadać funkcję biżuterii tym fragmentom, natomiast porcelana wtedy mnie zachwyciła po prostu pięknym wzorem. Od tego się zaczęło. Później zaczęłam odkrywać też inne motywy, to, że można zrobić nie tylko kolczyki, ale też każdy inny rodzaj biżuterii. Cały czas odkrywam nowe wzory i nowe możliwości tej techniki. I po prostu zakochałam się w tym materiale. Też w międzyczasie dowiedziałam się o tym, że polska tradycja ceramiki użytkowej jest bardzo bogata. Istniało wiele fabryk, niektóre z nich istnieją do dziś i też właśnie są polskie wzory, takie jak Włocławek czy Bolesławiec. Jest też wiele osób, które się tym interesują. Są ludzie, którzy mają jakieś wspomnienia, sentymenty z dzieciństwa co do konkretnych rodzajów porcelany. Dlatego w tym materiale odkryłam taki potencjał.